nie ma właściwie czegoś takiego jak teczki, kiedy w takim potocznym rozumieniu. Wiele osób, z którymi rozmawiam, mówi, że co to za problem zejść do magazynu, czy kliknąć jakiś przycisk w komputerze, od razu się pokaże, na której półce stoją wszystkie dokumenty zgromadzone przez Służbę Bezpieczeństwa na konkretną osobę. Czegoś takiego naprawdę nie ma. Chciałabym także powiedzieć jeszcze jedną rzecz, która wydaje mi się bardzo ważna, bo wynika z tego, z pewnego niezrozumienia wynika wiele problemów. Otóż Instytut Pamięci Narodowej nie ma jeszcze wszystkich materiałów, które zgodnie z ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej powinniśmy mieć w naszym zasobie. Zaczęliśmy te materiały przejmować tak naprawdę dopiero we wrześniu zeszłego roku i cały czas ten proces trwa. Przejmujemy materiały z wielu instytucji, między innymi z byłego Urzędu Ochrony Państwa, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z Wojskowych Służb Informacyjnych, z sądów, prokuratur, także z archiwów państwowych. Ten, tak jak powiedziałam, ten proces cały czas trwa i mam nadzieję, że do końca tego roku uda się go zakończyć. Ale nie mając w tej chwili jeszcze wszystkich materiałów, trudno jest realizować te wnioski osób pokrzywdzonych, które do nas wpływają. W tej chwili wpłynęło do nas już ponad 11 tysięcy wniosków. Dyrektor Machcewicz powiedział, że nieliczne osoby zapoznały się z tymi materiałami. Tak naprawdę do końca zeszłego tygodnia zrealizowaliśmy ponad 1000 wniosków osób pokrzywdzonych. Z jednej strony to jest dużo, z drugiej biorąc pod uwagę właśnie fakt niekompletności jeszcze materiałów, myślę, że jest to już stosunkowo pokaźna ilość osób, które z tymi materiałami się zapoznały. Wśród osób, których wnioski zostały zrealizowane, znajdują się nie tylko ci, którzy mogli się z dokumentami zgromadzonymi przez Służbę Bezpieczeństwa na swój temat zapoznać, ale znajdują się także osoby, które dostały od nas zaświadczenie, że nie są pokrzywdzonymi, ponieważ nie ma w naszym zasobie żadnych materiałów świadczących o zainteresowaniu tymi osobami, zainteresowaniu służb specjalnych tymi osobami. Ale znaleźli się także ci, którzy dostali zaświadczenie, że nie są pokrzywdzonymi, ponieważ znajdują się u nas dokumenty świadczące o współpracy tych osób ze służbami specjalnymi. Takich osób do tej pory jest około 50. Chciałabym wyjaśnić także inną kwestię. Instytut nie ocenia wszystkich materiałów, które u nas są i przy udostępnianiu nie kieruje się, tak jak sąd lustracyjny, analizą, czy zebrane dokumenty świadczą o tym, że współpraca kogoś była pozorna, czy rzeczywista. Czy dokumenty zgromadzone w instytucie są autentyczne, czy są to fałszywki? Tę analizę i tę ocenę pozostawiamy historykom, pozostawiamy także osobom pokrzywdzonym. Każda osoba pokrzywdzona bowiem, która zapoznaje się z dokumentami, może zgodnie z ustawą zgłaszać sprostowania, wyjaśnienia i oddawać czy przekazywać kopie dokumentów czy oryginały, które sama posiada. Może w ten sposób weryfikować informacje, które znajdują się w dokumentach. Myślę, że warto także wspomnieć czy wyjaśnić
różnice między, ponieważ Instytut bardzo często jest porównywany z Instytutem Gałka. W przeciwieństwie do Instytutu Gałka, który objął wszystkie dokumenty znajdujące się w budynkach Stasi, łącznie z całym budynkiem i z wyposażeniem, Instytut, który powstał przecież, powstaje właściwie od 1998 roku, gromadzi te dokumenty. Wiemy przecież, że na przełomie lat 89-90 wiele dokumentów służb specjalnych zostało zniszczonych. Zostały zniszczone zarówno dokumenty, jak i zapisy kartoteczne. Z tego też powodu być może wiele osób, które czują się pokrzywdzone, nigdy nie zobaczą tych informacji, tych dokumentów, które Służba Bezpieczeństwa na nie gromadziła. I wynika to nie ze złej woli Instytutu, tylko właśnie z faktu zniszczenia tych materiałów. Chciałabym powiedzieć także o jeszcze jednej rzeczy, która jest bardzo często podnoszona przez tych, którzy z dokumentami Służby Bezpieczeństwa zapoznają się. Wiele osób stawia nam zarzut, że dostają na przykład dokumenty zaczernione, że nie ma wielu nazwisk, które są w dokumencie. Wynika to, proszę Państwa, z zapisów naszej ustawy. Pokrzywdzony ma prawo wiedzieć, kto na niego donosił, kto te informacje oceniał, ale jeżeli w dokumentach znajdują się nazwiska innych osób, pokrzywdzonych, wówczas te nazwiska musimy anonimizować. I z tego powodu w dokumentach znajdują się takie czarne plamy. Kwestia jeszcze podawania danych tajnych współpracowników czy tych donosicieli. W wielu przypadkach, proszę Państwa, nie będziemy w stanie podać osobom pokrzywdzonym, kto kryje się pod jakimś tam pseudonimem. Wynika to z faktu, iż musimy mieć stuprocentową pewność, że pod pseudonimem na przykład KOS kryje się Jan Kowalski, syn urodzony. Jeżeli w naszych dokumentach mamy kilka osób o takim samym pseudonimie i nie jesteśmy w stanie zweryfikować tych informacji, wówczas nie możemy podać pokrzywdzonemu do wyboru, prawda, kilku nazwisk i proszę bardzo, niech pan sobie wybierze, który według pana jest tym tajnym współpracownikiem, a który nim nie był, który donosił na pana, a który nie. Takie trzy króciutkie mini wykładziki. Jeden to jest, może powiem o materiałach przyjętych, czyli o kartotekach, jakie przyjęliśmy z Urzędu Ochrony Państwa, a które po 1990 roku przejął Urząd Ochrony Państwa po Służbie Bezpieczeństwa. Otóż kartoteka ogólnoinformacyjna Służby Bezpieczeństwa liczy około 3 milionów kart, czyli praktycznie bardzo łatwo można było się znaleźć w tej kartotece. Wystarczy, że ktoś brał udział w manifestacji, na przykład w 1968 roku i od razu nazwisko się w tej kartotece znalazło. Tutaj mamy taką kartę, ja oczywiście zgodnie z regułami gry zaczerniłem, ale widzimy, że tam bardzo dużo takich rubryk jest. Imię, nazwisko, data urodzenia, imię ojca,
miejsce zamieszkania, narodowość, wykształcenie, obywatelstwo, zawód wyuczony, zawód wykonywany, stan cywilny, przynależność partyjna, miejsce zatrudnienia, zajmowane stanowisko, miejsce pracy. Czyli to z jednej strony właśnie tyle, a z drugiej strony właśnie jest informacja, że ta osoba była internowana w ramach akcji Jodła, czyli właśnie po 13 grudnia 81 na wniosek Wydziału III Komendy Wojewódzkiej w Zamościu. Czyli to taka karta internowanego. Tu z kolei też mamy taką kartę osoby, która właśnie też wszystkie rubryki były wypełnione i z drugiej strony jest informacja, że ta osoba została zatrzymana 13 marca 83 roku w Gdańsku za udział w nielegalnej organizacji. Kryptonim Powielacz, numer rejestracyjny i zakończono z uwagi na zaniechanie wrogiej działalności. I proszę Państwa, takich właśnie kart zachowało się około 3 milionów. Udało się uratować jeszcze po prostu w końcu stycznia 90 roku około 500 000 kart, które były przygotowane do zniszczenia, a Służba Bezpieczeństwa nie zdążyła tych materiałów zniszczyć. Często przecież padały te młyny do mielenia papieru, zacinały się albo były zepsute i na szczęście niektórych komendach nie zreperowano. W ten sposób mamy te materiały. I na podstawie tej kartoteki zaczynamy wszelkiego rodzaju poszukiwania. Osoba składa do nas wniosek pokrzywdzonego i my od kartoteki rozpoczynamy poszukiwania, co na temat tej osoby są. Jest w zasobie. Proszę Państwa, teraz pokażę taką przykładową teczkę pracy. Jest to kserokopia teczki pracy. Teczka pracy tajnego współpracownika, pseudonim Anna. Każdy tajny współpracownik obierał sobie pseudonim. Niektórzy mieli po kilka pseudonimów. I może przejrzymy, co te w tej takiej teczce właśnie, teczce pracy było tajnego współpracownika. Przede wszystkim spis zawartości teczki, notatki różnego rodzaju i wykaz spotkań z osobowym źródłem informacji. Każde spotkanie, jakie oficer prowadzący, oficer operacyjny odbył z tajnym współpracownikiem, jest w takiej karcie zaznaczony, gdzie zostało odbyte spotkanie, kiedy i czym się zakończyło, czyli wynik spotkania, informacja, czy jakieś właśnie materiały zostały dostarczone. Następnie, proszę Państwa, również wykaz osób występujących w materiałach osobowego źródła informacji, czyli tutaj wpisywano osoby, na które tajny współpracownik donosił. I właśnie, czy rodzina, czy znajomi, czy koledzy z pracy. Następnie, proszę Państwa, wykaz osób, które zapoznały się z materiałami. Najczęściej oczywiście zwierzchnicy, ewentualnie koledzy z pracy, funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa. I mamy tutaj taką notatkę ze spotkania z tajnym współpracownikiem Anna, odbytych w dniach 21 i 24 września 1985 roku w kawiarni Harenda. I opis, co tam tajny współpracownik podczas tego spotkania powiedział ciekawego. Oczywiście każdy oficer operacyjny, w zależności z tego, czy informację napisał osobiście tajny współpracownik, czy została spisana ze słów tajnego współpracownika, oficer prowadzący musiał ocenić wartość informacji. Także nie było to tak, że tajny współpracownik sobie opowiadał i oficer przyjmował, że to jest wszystko prawda. Należało przeprowadzić, jakby historycy powiedzieli, krytykę tego źródła, czyli powiedzieć, czy on kłamie. On na przykład mógł powiedzieć bardzo, bardzo dużo rzeczy nieprzyjemnych na przykład o dyrektorze, ale to tylko dlatego, że jego nie lubił. I wobec tego oficer prowadzący miał przede wszystkim za zadanie tak naprawdę dowiedzieć się, dlaczego on na przykład takie rzeczy o tym że dyrektorze opowiada. Czy rzeczywiście dyrektor tak się zachowuje, czy tylko dlatego, że bardzo nie lubi jego. Także proszę Państwa, i w zależności właśnie od gorliwości pracy tajnego współpracownika, często albo była jedna teczka pracy, albo było takich teczek kilkanaście. Znam nawet takich stachanowców, którzy mają po 40
tomów, teczek z pracy. Niektórzy z kolei na przykład jak zaczęli pracować w 1948 roku, to skończyli w 1989. No i proszę Państwa, także to wszystko, część przynajmniej tego jest zachowana. I teraz ile mi jeszcze zostało? 5 minut, dobrze. Wobec tego proszę Państwa i tak też króciutko, oprócz właśnie tych teczek tajnego współpracownika, tych właśnie właściwie teczek tajnego współpracownika, czyli teczek personalnych, teczek pracy, które oczywiście no, tajny współpracownik jakoś współtworzył tę teczkę swoją, były też teczki, część zachowało się tych teczek pracy, które tworzył tylko oficer Służby Bezpieczeństwa. Były to teczki, czyli sprawy operacyjnego rozpracowania, ewentualnie operacyjnego sprawdzenia, czy sprawy obiektowe. Tu mamy taki kwestionariusz sprawa operacyjnego rozpracowania i zobaczymy, co w takiej sprawie należało właśnie, jakie były kwestionariusze. Tu akurat jest taki wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia z kryptonim aktywistka. W przypadku tajnego współpracownika był pseudonim, w przypadku zaś wszelkiego rodzaju sprawom operacyjnym nadawano kryptonimy. I właśnie tu się okazuje, że osoba była wiceprzewodniczącą z Solidarności, była internowana i na tej podstawie 20 marca 1981 roku tejże osobie założono sprawę operacyjnego sprawdzenia kryptonim aktywistka. Czyli wzięto w nią w żargonie Służby Bezpieczeństwa tak zwaną kontrolę operacyjną. I do takiej kontroli, proszę Państwa, zaangażowano, zaraz zobaczymy, ile tajnych współpracowników. Zaraz, mamy tam zestawienie. Proszę Państwa, aby tę osobę kontrolować operacyjnie, w tej sprawie wykorzystano 10 tajnych współpracowników. Czyli była ta osoba nieźle obstawiona, czyli wszelkiego rodzaju dostęp, właśnie informacje z pracy, czy nawet z życia prywatnego, spływały właśnie do oficera Służby Bezpieczeństwa. Ta osoba została zwolniona z internowania, nie chciała, bo była namawiana do podpisania przede wszystkim, no, chciano ją pozyskać, nie zgodziła się, wyszła z internowania, ale była cały czas pod tak zwanym tym opieką operacyjną i w końcu, proszę Państwa, osoba no, miała tej opieki Służby Bezpieczeństwa dosyć, także zaczęła myśleć o wyjeździe do krajów kapitalistycznych, konkretnie do Stanów Zjednoczonych. I ta osoba wyjechała, nie wiemy, co się z nią dzieje, w każdym razie wynik przeszukania był negatywny. Proszę Państwa, tak pokrótce opowiedziałem tutaj właśnie jakieś takie przykłady tego właśnie, czy tych teczek, czy sprawy operacyjnego rozpracowania, czy właśnie teczka tajnego współpracownika, a myślę, że jakieś pytania tutaj do mnie, to już w trakcie dyskusji. Dziękuję.